Sztrumchen, jak to się mówi, trzeba kuć żelazo póki gorące, więc nagrałem jeden odcinek, a teraz nagrywam drugi, bo mam możliwość, mam czas. Nie wiem, kiedy to wrzucę, bo tutaj też jestem troszkę ograniczony czasowo, ale myślę, że warto będzie podziałać, szczególnie, że ekspię postać, że w okolicy jest wojna, strugęskie wioski są plądrowane, a to oznacza nie mniej, nie więcej to, że lutersi się łączą w pary i są srodzy do walki. Ja potrzebuję expa, potrzebuję renomy, potrzebuję doświadczenia, żeby móc się dostać do armii, żeby zostać najemnikiem. Jest mi to niezwykle potrzebne dla rozwoju postaci. Szczególnie, że tak jak patrzę, to ta moja strugia kochana to sobie jakoś wybitnie w tych wojnach nie radzi. No potrzebują mnie. Potrzebują Svena, potrzebują Markowego, żeby swój tutaj status społeczno-polityczny polepszyć. Na razie atakuję na auto z kilku powodów, a głównie tego, że mam mało życia i jakaś zabłąkana strzała, kamień i po prostu padnę. Rozważam, słuchajcie, teraz wiecie co, atak na tą kryjówkę bandytów. Wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem. Bo tam mogę zdobyć sporo różnych ciekawych rzeczy. A przede wszystkim zdobyć też renomę, która jest na początku rozgrywki bardzo, bardzo potrzebna. Steward. To jest ważne, czy mniej jedzenia, więc to mniej jedzenia. Rogery. Mamy Sweet Talkera, aczkolwiek żadna z tych cech nie jest fajna, bo nie będę chciał bandytów do siebie wrzucać. Czekamy do nocy i atakujemy kryjówkę. Za pierwszym razem pewnie się nie uda. Ale taka pierwsza kryjówka bandytów to jest zawsze ciężki temat. Szczególnie, że moje jednostki nie są zbyt dobre jeszcze. A ja sam mam tylko 43% życia. Ale to nic. Fire at will. I za mną. Ale wy macie zeza. Ale że ja trafiłem? We mnie? Kurde. Niech oni idą do ataku, bo teraz wystrzelają. Leśni bandyci. O, już mnie zabili. O to właśnie chodziło. No kurde. Nie było jakoś mega dużo, ale to naprawdę ciężko idzie. Jeszcze bez życia. Trzeba było ich puścić do ataku. Spróbujmy jeszcze raz. Podjedziemy tam do końca. I wracając, spróbujemy jeszcze raz zaatakować. Bo oni są do pokonania.
Ja mogłem zrobić błąd taktyczny, bo mogłem rzucić tych moich ludzi na Shield Wallu. Niech się chłopaki ekspią. Nie chcę bandytów leśnych i innych takich rekrutować. Miałem świadomość, że będę musiał robić 2-3 podejście do tej kryjówki. Nie mówię, że nie, ale myślałem, że pójdzie troszkę lepiej. Na pewno to zabiłem dwóch ludzi. Wejdźmy tylko w handelek. Nic ciekawego tutaj nie ma. Tutaj wszystko działa. Sprawdzimy OBS-a, czy znowu mi nie wyskoczyło jakieś przeklęte okienko. I lecimy na tą kryjówkę. Może teraz się uda. Poziom sobie będzie podobny jak poprzednio. Ale teraz po prostu każę im chyba po prostu na razie zaatakować. Tak, tak samo niech będzie. Biorę więcej wojowników niż łuczników. Że jakąś niech oni strzelają. Dobra, 70 damage. Aż za długo trzymałem. Na razie wszyscy za mną. Nie śpieszcie się. Bo wy zaraz tam się zapomnicie w kozi róg, chłopaki, ale to jeszcze sporo walki przed nami. Dobra, lecicie. No i mnie zabili znowu. I to z moimi ludźmi. Aha, uciekają. O Boże, Boże, Boże. Łucznicy, bez życia znowu. Ale już pozytyw jest taki, że ich tam zostaje teraz bardzo mało, bo nie mogą dojść posiłki. Ja na pole tylko czekam. Czekam do 20%. I atakuję znowu. Tam zostało kilku ludzi. Plus jego straż przyboczna, która teraz się podzieli.
To muszę pilnować, żeby tutaj nie doszły żadne posiłki. To mam nadzieję, że jakiś fajny loot z tego wejdzie, bo często jest tak, że właśnie z tych hideoutów fajne rzeczy schodzą, fajny ekwipunek. Czy to broń, czy to zbroje, bo ci hejsztowie bandytów mają często naprawdę fajne rzeczy. Trzymajcie kciuki, żeby tak było i tym razem. Użyjemy teraz magicznej komendy, której nauczyłem się grając kuzajtami. Gdzie są moi łucznicy? Aha, są tam, okej. Naprawdę? Naprawdę, no nie wierzę w to. Było tylko 6 ludzi, a rzeczywiście... Musiałem dać się naucznika, jaki ze mnie Nubstein jest. No, pojedźmy do Gavril. Albo tutaj. Tragedia. Mi teraz pokaże, że nie mogę nic zrobić, ale będę czekał. Trudno. Tragedia. Po prostu teraz to puszczę tych ludzi samych. A sam się dopiero, że tak powiem, włączę. Sam się dopiero włączę, jak będzie walka, bo to jest bez sensu. Lewaj mi tylko wskoczył. No, zróbmy to, bo będziemy walili jak w ludzi w zbroi potem, w jakieś jazdy, niejazdy. Jedźcie. Aha, już nie mogę strzelać. Lewo się oddalam od tamtych. No już nie mogę strzelać, bo uszkodzę swoich. Muszę dotrwać do ostatniej walki, nie? Bo dopiero wtedy moi ludzie będą, nawet jak padnę, będą mogli walczyć. Nie?
No szkoda, by mi chyba dwóch padło, tak? Jeden padnięty, drugi zabity. O! Damy sobie radę, tylko trzech zostało. Jednak czekanie tam się opłaciło. Oczywiście nie walczę dueli z tymi, więc... Więc moi ludzie wszystko załatwią. Dobrze. A, udało się. Kogoś straciłem. Ale tak było chyba warto. Presentów. Róbmy tak, no jeden zostanie, żeby straty. Wieśniaków nie biorę, bo w tej chwili to mi nic nie da. Jeżeli chodzi o loot, parcie. Sporo rzeczy, sporo rzeczy. Jakie buciory? To oczywiście dla mnie. Miecza nie biorę, tak czy nie biorę. Rękawice lepsze. Opylało się. Zobaczcie, jakie mamy fajne rzeczy teraz. Tobie dajemy to. Tobie dajemy lepszą tarczę. Tobie dajemy dużo lepszy miecz. Lepsze buty. Trochę lepszy. No nie no i słuchajcie. Bardzo się oplał ten atak. Bardzo. Także to był kawał dobrego ataku. I jeszcze mi te wskoczyły na pewno relacje, albo zaraz mi wskoczą. Dobrze, to był kawał dobrej roboty, słuchajcie. Patrzę teraz, podglądam tylko OBS-a, czy nic się tutaj nie otworzyło. Ale nie. I dostałem level, świetnie. Trupsów? Nie, nie będziemy rekrutowali. Ale na pewno możemy wejść w handelek. I nadwyżkę posprzedawać. Sporo żarcia to są też bardzo pozytywne rzeczy. Zarobku tego finansowego z tego nie ma. Ale naprawdę fajny wpłynek wart kilka tysięcy. A na tym etapie to jest coś niezwykle ważnego. Atletyka na razie nie chodzę. To się robi, to się robi, to się będzie robiło. Dajmy kunie. Mhm. I teraz wskoczył mi level, prawda? Jeszcze nie. Aha, nie, bo jeszcze okej mi kilka genomy. No dobra, to musimy ciągle łowić. Nawet takich pięciu. Naprawdę wszyscy atakujemy? Dziesięciu, piętnastu, każdą ilość. Muszę teraz grzecznie łowić, bo mi tylko kilku punktów. Na auto. Nie chcę tych małych bitew robić na... To szkoda chyba waszego i mojego czasu. Tu gdzieś pobiegli jacyś. Ranwald to chyba król. Ile genomy? O, 0,6. To są małe jednostki, więc... Szału nie ma, ale grosik do grosza i będzie... Kokosza, słuchaj. Szukamy lutersów.
13. Też będzie jakaś. To już będzie jakaś bitewka. Nie, nie mogę ich złapać, za wolny jestem. Tragedia, tragedia, słuchajcie. Tutaj śmigniemy. Tak, nas to złapać, jakby się jeszcze złączyli z tymi, to byłoby fajnie, ale ciągle takie małe ilości. A dobrze się przedstawić jakiemuś lordowi. Nawet nie uznał za godne, żeby z nim pogadać, tak? Kim jesteś? No dzięki. Dobra, po tej bitewce już śmigniemy do najbliższego miasta. Pewnie to będzie Epi. Aż tak nieznaczna jest ta różnica prędkości, że... O, trochę jedzenia. Dobra, jedziemy do Epi. U mnie jeszcze nie było. Bardzo lubię to miasto mieć, lubię to miasto zdobywać w grze. Jest naprawdę fajnie ufortyfikowane i zyskowne, bo tutaj gdzieś były bodajże z rudy srebra, więc naprawdę można na nim kasę trzepać ładną. Ludzi nie chcemy, ale oczywiście odpalimy handelek. Mam trochę za dużą tą armię. Nie będę teraz przez chwilę rekrutował nikogo i niczego. Ci, patrzcie, czekają w krzakach, aż wyjdą wieśniacy, nie? Pozbyłem się tych jeńców, to i moja prędkość wzrosła. Ale no, te początki gry takie są, że tak naprawdę nie ma jak za bardzo ekspić. Trochę sobie za dużo narzuciłem jednostek na początek. Na tym poziomie, jak jeszcze nie jestem najemnikiem, to ta kasa wolno idzie, wolno. Potem za każdą taką grupkę ludzi mam też płacone. Więc i finanse, i utrzymanie armii zdaje się dużo, dużo łatwiejsze. Jedno złoto, no to będę bogaty. Tu jeszcze jest takie miejsce, gdzie mogą być, słuchajcie, dobre łowy. O, 14. A propos łowów. Jeden mi umarł, ale powiem wam, że teraz się tym w ogóle nie przejmuję. Gdyż ponieważ mam troszkę za dużo ludzi. Wejdźmy tutaj, oddajmy, pohandlujmy. Na początek tak jest, na duże bitwy jeszcze musimy poczekać.
Ale śmigniemy tutaj, w to miejsce. Tutaj też często się luteksi, że tak powiem, gują. Nie mogę nikogo odpuścić, więc... A wie, no, my trzeba zbierać. I to też na autopilocie, bo takie bitewki nie są zbyt ciekawe. Tutaj często jest takie zagłębienie karawany i tutaj dosyć często latają. Ale tym razem nie latają. No nic. To powiedziemy kawałek tutaj jeszcze. Te dzikie lasy. No cóż, tak jak chcę, złapiemy. Muszę jak najszybciej zdobyć ten level. Żeby móc zostać najemnikiem, więc takie wszystkie ataki, nawet delikatne, mają sens. To właśnie oznaczało, że poprzedni odcinek się zrenderował. Przydałyby mi się takie grupki po 40, jak ostatnio. Niestety nie mam też szczęścia. Kaino Castle, Warczek, może znowu w ten kącik się wybrać. Tutaj widzę, że wszystko wyczyszczone. Bez znaczenia, gdzie sprzedajemy. Dobra. Słabiutko. Nie mogę zdobyć kasy. Trzeba może jakieś misje porobić. Jakieś eskorty karawan, to też jest zawsze jakiś pomysł na zarobienie kasy, zdobywanie genomy, doświadczenia. Zobaczymy, może coś takiego tutaj jest.
Nie mają dla mnie misji. No dobra, to śmigniemy do walczek w takim razie. Śmigniemy do walczek, z czasem stoimy tak, że mamy pół godzinki odcinka. Tylko niestety więcej jeździłem niż ekspiłem, no. Tak też bywa. Może to jakaś misja się znajdzie dla mnie. Tych nie robimy, bo nadają minusy. Escort caravan. No, quick to. Możemy to zrobić. Jasne. Eskortujemy karawanę. No kurka wodna. Przegapiłem tą. Gdzie oni idą? Ostikan coś tam, dobra. Wiecie, muszę ich posłuchować. Szkoda, że przegapiłem, że ich zaatakowali. Weźmy produkty, sprzedajmy, żeby wskoczyło to do kasy. Oczywiście, że tak. Musimy starać się ich dowieść. Mimo, że kasy nie mam. Jak teraz po prostu dokładnie za nimi śmigam. Strasznie daleka ta trasa. A u mnie zobaczcie. Nawet mam hajsu, żeby złoto. Dziabno, się trochę zarobiłem na tej trasie oczywiście, ale... Wyszło tak średnio. Niektóre te trasy są niestety bardzo długie. Jak widzieliście na tym obrazku. Okej, renoma mi wskoczyła. Co cieszy. Ale kasy nie mam. Muszę teraz tylko dobić. Do 2000. Co tutaj mamy? Nie. Nie, rival gangów nie robię, bo one dają mi dużo minusów. No dobra, to spróbuję się teraz wygościć na moje ziemię rodzime. I jak tam wrócimy na północ, na śnieżek, to też będziemy powoli odcinek kończyli. Nawet dwóch możemy dziabnąć. Zawsze trochę jednostek. A kierujemy się, słuchajcie. Ja dokładnie jestem tutaj.
A możemy do walczyk. Tylko oczywiście atakujemy wszystkie spotkane po drodze jednostki lutersów. Tam było 23 i tą bitwę to już możemy rozegrać sami. I to z wielką przyjemnością. Mam kogoś tutaj do wyekspiny? Nie, nie mam. Ja wiem, ile takie są gorszymi jednostkami niż moje. Shields up! O! Spróbujemy. Ale dobrze go zagrane, bez strat. To mój koń to tak średnio się chyba nadaje do pogoni. Ale też się trochę javelinów poleciało. Także naprawdę moi tam sobie robią. Iha! Dobra, dobry. Dobry topór dwuręczny. Nawet udało mi się trafić, taka popisuwa, nie? Okej. No i tutaj już patrzcie, lepszy sprzęt. Nawet troszkę wskoczyło kasy. No ale muszę lecieć do walczyk, tak? Takie było, chociaż możemy w sumie tutaj podjechać i tutaj sprzedać, żeby się nie obciążać za bardzo. Dwa złota, no świetnie, będę bogaty. 8. Nie, bo nie po drodze. Ci są bardziej po drodze. No takie bójki z lutersami, jak mam kogoś do pomocy, to jest tragedia. Ktoś mi zginął. Cieszę się tym razem. W sumie jak nie jestem jeszcze najemnikiem, wasalem, to przecież mogę się, że tak powiem, cieszyć możliwością sprzedawania targów w każdym mieście.
Skoczył mi level. Tak, scouting. Szybciej chyba wolę się poruszać w nocy. Plus 5%. Niby nic, ale... Pintlock Castle. Patrzcie, znowu nie mam kasy. Trzeba będzie słuchajcie porobić te karawany, no. Może mi się trafią jakieś tym razem krótkie trasy, a nie długie. Niby sprzedam będzie około 1000, ale zaraz znowu zbiednieje. Także na początki są jakie są. Miałem zbudować karawanę w Warczech, sprawdzić czy nie ma żadnej fajnej misji. Co zrobiłem? Oczywiście zapomniałem sprawdzić misję w tawernie. Armiał Poachers. To jest dobra misja i na tym zarobię. Kiedy będzie ta Army of Poachers? Muszę zabijać Lutersów. No, słuchajcie, no ciekawa misja, taka bardzo banaglardowa, ale już nie będę może przedłużał, bo odcinek będzie mi się znowu wrzucał potem 20 tygodni na kanał, więc wam, moi drodzy, pięknie dziękuję za oglądanko i mam nadzieję, że zobaczymy się, słuchajcie, już jutro. A teraz trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze. Pa, pa.